Jest nowy rok, a ty na dodatek sprowadziłaś mi tu tę młodszą. Za długo cię tolerowałem. Jestem jej matką i wzięłam ją na Sylwestra. Co w tym złego? Nie będę wychowywać cudzych dzieci. Jestem ojcem Wenny. Muszę o nią dbać. Dokąd mam ją odesłać? Własna matka jej nie wzięła, to czemu ja miałabym być taka dobra? Jest twój, jesteś dzika i nikt cię nie chce. Dzing, dzing. Inne dzieci mają jeden dom. To dlaczego my mamy dwa? Mama mówi, że zrozumiemy, jak będziemy duże. Tato, co się stało? Twoja mama jest w szpitalu. Wenia, jeśli pewnego dnia mnie zabraknie, musisz dobrze o siebie dbać. Bez względu na trudności, jakoś sobie poradzimy. Tata w szpitalu. Wykryli u niego raka wątroby, późne stadium. Czemu życie musi być takie bolesne? Bóg Wszechmogący rzeczy. Przyczyna nie leży w tym, że drogi Boga są zbyt nieuchwytne, albo że Boży plan nie został zrealizowany, ale w tym, że serce i dusza człowieka są daleko od Boga. Bóg traci człowieka, jakiego stworzył, a człowiek korzenie swojego początku. To właśnie jest boleść ludzkości. Hojdzen, nie bierz tego do serca. Mówią, że życie pełne jest wzlotów i upadków. I nikt z nas nie ma w życiu tylko z górki. Nikt nie wie, jakie porażki go spotkają, ani jakie trudności musi pokonać. Zgodziłabyś się? Wenya, wróciłaś. Zobacz, kto przyszedł. O, dzień dobry, ciocie. O, Wenya, wróciłaś. Co was tu sprowadza? Miło cię widzieć. Jesteś zmęczona? Usiądź sobie z nami. Jasne. A, kupiłam świeże owoce. Umyję je i sobie zjemy. Świetnie. Możemy porozmawiać w salonie. Wenjing, pomogę ci. Liji, przyjaźnimy się od lat i dobrze mnie znacie. Jestem osobą ambitną i bez względu na wszystko nigdy nie chcę zostawać w tyle. Przez te lata walczyłam jak lwica, prowadząc firmę, starając się zdobyć pieniądze i szacunek. Nie sądziłam, że znajdę się w tak złym położeniu. Teraz zostałam bez niczego. Jestem chora i stałam się ciężarem dla moich dzieci. Szczerze mówiąc, gdyby nie moje dzieci, to nie miałabym po co żyć. Hojdzen, rozchmurz się trochę. Dobrze rozumiem, jak się czujesz. W takiej sytuacji każdy jest rozbity. Wiesz, że kilka lat temu ciężko pracowałam dniem i nocą, żeby syn mógł studiować i podupadłam na zdrowiu. A on mnie zawiódł, oblał egzaminy wstępne i wciągnął się w hazard. Przegrał nasze rodzinne pieniądze i wdawał się w bójki, zranił kogoś i poszedł do więzienia. Byłam wtedy taka jak ty. Mój świat się rozsypał, wciąż płakałam. Nie rozumiałam, jak mogłam urodzić takiego niewdzięcznika, który tak bardzo mnie poniżył. Zupełnie straciłam chęć do życia. Ciociu, czemu życie musi być takie bolesne? Gdyby los był łaskawszy, byłoby łatwiej. Wtedy też często tak myślałam. Czemu życie jest takie bolesne? Dlaczego nie możemy uciec od cierpienia? Tak było do momentu, dopóki nie zaczęłam wierzyć w Boga i nie pojęłam wielu rzeczy. Ludzie są tak zepsuci, że w tym cierpieniu jest jakiś sens. Wierzysz w Boga? W Boga? Tak. W trudnym momencie mojego życia ktoś podzielił się ze mną Ewangelią. Mówił, że ludzkość stworzył Bóg i panuje nad ludzkim losem.
nad tym, skąd pochodzi i dokąd zmierza. I że planuje całe jego życie. Mówił, że jeśli uwierzymy w Boga, naprawdę zrozumiemy życie człowieka. I nieważne, jakie przeciwności losu i porażki czekają nas w naszym życiu, wszystkie są z woli Boga. My wierzymy w Boga i zmagamy się z trudnościami. Dzięki temu możemy zrozumieć prawdę i boskie działanie, zyskać Jego opiekę i ochronę i wejść na właściwą drogę. Szukając prawdy, modlimy się do Boga i we wszystkim Mu ufamy. On się nami opiekuje i nas chroni. Pokaże nam drogę i pomoże przezwyciężyć trudności. Poznałam świadectwo dzieła Bożego w dniach ostatecznych, zawarte w księdze ze Słowem Bożym. Słowo ukazuje się w ciele. Odtąd codziennie czytałam słowa Boga i często modliłam się do Niego. Wtedy otworzyłam swoje serce przed Bogiem. Spotykałam się z braćmi i siostrami we wspólnocie Słowa Bożego. A z czasem dotarło do mnie, że w istocie to Bóg decyduje o losie ludzkości. Panuje nad nim i kształtuje ludzkie życie. A my zaznajemy w życiu tyle bólu, bo zostaliśmy zepsuci przez szatana. Jesteśmy teraz daleko od Boga. Odwróciliśmy się od Niego, trafiając we władzę szatana. Szatan zwodzi nas i dręczy, napełnia nasze życie cierpieniem. Wiem też o tym, że ludzie żyją w próżności dla sławy i statusu. To wszystko jest nękaniem ludzkości przez szatana. Jak ludzie mają nie cierpieć, jeśli tak żyją? Wreszcie zobaczyłam to wyraźnie. Okazuje się, że Bóg pozwala ludziom tak cierpieć, żeby wyraźnie zobaczyli, jak szatan dręczy i psuje ludzkość. Tylko w ten sposób możemy odrzucić szatana, przyjść do Boga i modlić się, starając się żyć według Jego słów. I w końcu wyrwać się z pęt cielesności i grzechu, uzyskując Boże zbawienie. Taka jest wola Boża. Mądrość i wskazówki zawarte w Słowie Bożym pozwoliły mi zrozumieć prawdę. Naprawdę pojąć ten problem. Moje serce już wie, że Bóg nas kocha i tylko On może nas zbawić. Odkąd uwierzyłam w Boga, dostrzegam wokół siebie Jego przewodnictwo i opiekę i zbawienie w wielu sprawach. Moje serce się rozjaśniło. Czuję, że wiara w Boga jest naprawdę cudowna i nas prowadzi. Bóg Wszechmogący wyjaśnia nam bardzo przystępnie przyczynę naszych cierpień. Przeczytajmy razem Jego słowa, a zrozumiecie. Mogę z wami? Tak. Jasne, chodź. Bóg Wszechmogący rzecze. Adam i Ewa, których Bóg stworzył na początku, byli świętymi ludźmi. Co oznacza, że w czasie pobytu w Edenie byli istotami świętymi, nieskażonymi nieczystością. Oboje byli również wierni Jahwe. Nie znali pojęcia zdrady Jahwe. Było tak, bo żyli wolni od wpływu szatana, bez szatańskiej trucizny. Najczystsi z całej ludzkości. Żyli w ogrodzie Eden, nieskażeni nieczystością, niespętani cielesnością, w szacunku wobec Jahwe. Później, skuszeni przez szatana, nosili w sobie truciznę i pragnienie, aby zdradzić Jahwe, i wiedli życie pod wpływem szatana. Jego myśli wypełniało zło i nieczystość. Nie było w nich dobra ani świętości. Czyż to nie jest szatan? Rodzaj ludzki rozwijał się dziesiątki tysięcy lat, by dotrzeć tam, gdzie jest obecnie. Niemniej rodzaj ludzki stworzony przeze mnie dawno uległ zepsuciu. Przestali być tymi, którymi ich stworzyłem. A ludzie, tak jak ich postrzegam, nie zasługują na miano człowieczeństwa. Są raczej ludzkimi szumowinami zagrabionymi przez szatana. Są zgniłymi trupami, w których mieszka szatan i w które się przyodziewa. Ludzie w najmniejszym stopniu nie wierzą w moje istnienie, ani też nie przyjmują z radością mego nadejścia. Szatan ich deprawuje poprzez naukę i oddziaływanie rządów oraz sławnych i wpływowych osób. Ich kłamstwa i nonsensy stały się życiem i naturą człowieka.
Każdy sobie, a reszta do diabła. To szatańskie powiedzenie, które wpajane jest wszystkim ludziom, żeby rządziło ich życiem. Dzisiaj w ludzkiej filozofii życiowej jest tego więcej. Szatan edukuje ludzi, korzystając z tradycji kulturowej każdego narodu. I powoduje, że ludzkość pogrąża się w otchłani zniszczenia. I ostatecznie Bóg zgładzi ludzi, gdyż służą szatanowi, a jemu się opierają. Przeczytajmy kolejny fragment. Sposób myślenia, obrany przez ludzi, by przetrwać, wyniszczał latami ich serca. Aż w końcu stali się zdradliwi, tchórzliwi i podli. Nie tylko brak im siły woli i determinacji, ale też stali się chciwi, butni i samowolni. Absolutnie brak im determinacji do przemiany siebie. A ponadto nie mają ani krzty odwagi, by zerwać więzy zła. Ich myśli i styl życia są przegniłe. Ich podejście do wiary w Boga wręcz nie do zniesienia. A kiedy wypowiadają się o wierze i Bogu, to zwyczajnie nie da się tego słuchać. Ludzie są tchórzliwi, są podli i łatwo ich złamać. Nie czują odrazy do sił ciemności, a także miłości do światła i prawdy. Zamiast tego robią, co w ich mocy, aby je odrzucić. Od chwili, gdy człowiek zetknął się z naukami społecznymi, jego umysł zaczęły zajmować nauka i wiedza. Wkrótce stały się one narzędziami, które rządzą ludzkością i zabrakło już miejsca, żeby oddawać cześć Bogu oraz sprzyjających warunków, żeby go czcić. Pozycja Boga upadła w sercu człowieka nawet jeszcze niżej. Świat w sercu człowieka, w którym nie ma miejsca dla Boga, jest mroczny, pusty i pozbawiony nadziei. W efekcie pojawiło się wielu naukowców, historyków i polityków, głoszących teorie z dziedziny socjologii, ewolucji i różne inne teorie, które przeczą prawdzie, że to właśnie Bóg stworzył człowieka i wypełniają serca i umysły ludzi. Przez to ubywa tych, którzy wierzą, że Bóg jest stwórcą wszystkiego, a przybyło tych, którzy uznają teorię ewolucji. Coraz więcej ludzi traktuje zapisy o dziele Bożym i słowa Boga ze Starego Testamentu jako mity i legendy. W swoich sercach ludzie stali się obojętni na wielkość Boga oraz na dogmat mówiący o tym, że Bóg istnieje i panuje nad całym światem. Przetrwanie ludzi, losy państw i narodów przestały być dla nich czymś ważnym. Ludzie żyją teraz w pustym świecie, goniąc za przyjemnością. Wenya, teraz ty przeczytaj. Dobrze. Człowiek kroczył z Bogiem przez całe wieki. A jednak nie wie, że Bóg rządzi losem wszystkich rzeczy i istot. Ani tego, że orkiestruje wszystkie rzeczy i nimi kieruje. Jest to coś, co umyka człowiekowi od niepamiętnych czasów. Przyczyna nie leży w tym, że drogi Boga są zbyt nieuchwytne, albo że Boży plan nie został zrealizowany, ale w tym, że serce i dusza człowieka są daleko od Boga. Dlatego, nawet kiedy człowiek podąża za Bogiem, nieświadomie pozostaje w służbie szatana, który go wykorzystuje. Nikt żarliwie nie szuka śladów Bożych czy jego ukazania się i nikt nie dąży do życia pod opieką i ochroną Boga. Ludzie wolą polegać na szatanie, by się przystosować do reguł tego świata i zasad życia, jakim hołduje niegodziwa ludzkość. I tak serce i duch człowieka są składane w ofierze szatanowi i stają się jego pokarmem. Co więcej, ludzkie serce i duch
stają się siedliskiem szatana i miejscem jego działania. Tak oto człowiek bezwiednie traci rozumienie istoty człowieczeństwa oraz wartości i celu swojej całej egzystencji. Boże prawa i jego pakt z człowiekiem stopniowo blakną w sercu człowieka, który nie szuka już Boga, ani na niego nie zważa. W miarę upływu czasu człowiek nie wie już, dlaczego Bóg go stworzył. Nie rozumie słów, które pochodzą z ust Bożych, ani niczego, co pochodzi od Boga. I tak człowiek stopniowo zaczyna opierać się prawom Bożym. A jego serce i dusza obumierają. Bóg traci człowieka, jakiego stworzył, a człowiek korzenie swojego początku. To właśnie jest boleść ludzkości. Jak się czujecie, słuchając słów Boga Wszechmogącego? To naprawdę głębokie słowa. Nigdy nie słyszałam niczego takiego. Powiedzcie nam więcej. Świat jest zły i pogrążony w mroku. Ludzie są tak zepsuci. Ma nasze życie pełne takiego bólu. Dlatego, że ludzkość została zdeprawowana przez szatana. Bóg Wszechmogący wszystko wytłumaczył. Dopiero gdy ludzie doświadczą cierpień, zdołają odczuć mrok tego świata, zepsucie ludzkości, to zrozumieją, że potrzebują Bożego zbawienia. Od tysięcy lat szatan wykorzystuje ateizm, materializm, ewolucjonizm i różne złudzenia i herezje po to, by nas zwieść. Za jego sprawą różne demony, a także znane osobistości, sieją nam kłamstwo w sercach, powtarzając: każdy sobie, a reszta do diabła. Pieniądz rządzi światem. Pieniądze są motorem życia. Każdy jest kowalem swego losu. Wiedza odmieni twój los. Pracujesz głową, rządzisz innymi. Rękami rządzą tobą. Nie ma Boga na świecie. Zbawiciel nigdy nie istniał. Człowiek może pokonać naturę. Ludzie biorą te trucizny szatana za czystą prawdę. Postrzegają je jako mądrości i polegają na nich w życiu. Wszyscy są aroganccy i zarozumiali, zbyt pewni siebie, nikogo nie słuchają. Są samolubni, zdradliwi, pełni kłamstwa, oszukują i ranią się. Nie ufają absolutnie nikomu, nie chcą pogłębiać relacji. Ludzie zaczęli wznosić między sobą mury i pilnują się przed każdym. Nie umieją żyć z innymi. Jeśli będą nieostrożni, narobią sobie wrogów. Zgodzisz się ze mną? To wszystko prawda. Ludziom brakuje człowieczeństwa. A z czego to wynika? Ludzie są głęboko zepsuci, a ich serca podłe. Wszyscy czczą pieniądze i władzę. Bieda to teraz powód do wstydu. Nikt już nie dba o cnotę i moralność. Ludzie walczą ze sobą o pieniądze, sławę i szczęście, a także o status. Oszukują się nawzajem, zabijają się. Dla osiągnięcia własnych celów są gotowi na wszystko. Są zdolni posunąć się do strasznych czynów, popełnić każdy grzech. Nawet między rodzicami i dziećmi, między małżonkami występują oszustwa, wyzyskiwanie i zdradzanie. Każdy dba tylko o siebie, a ludzie tracą nawet resztki sumienia i rozsądku. Masz w pełni rację. Nikt nie dba o sumienie. Ludzie są nieufni wobec swoich bliźnich. I nigdy nie wiesz, kiedy zostaniesz oszukana. Życie jest takie męczące. Więc jak nasze życie na takim zepsutym i złym świecie ma nie być bolesne? Jeśli nie podążamy w życiu ścieżką Boga, polegamy na kłamstwach szatana. Żyjemy w grzechu, tak skrzywdzeni, że nie przypominamy człowieka ani ducha. Czy tak można odnaleźć spokój? Doświadczyć w życiu szczęścia? Nie. Wszyscy są źli. Ludzka dobroć nie istnieje. Życie na tym świecie to samo cierpienie. Masz rację, to prawda.
Każda rodzina ma swoje problemy, a każdy człowiek swój własny ból. Mhm. Jeśli się rozejrzeć wokół nas, która rodzina żyje w harmonii? Kto ma szczęśliwe życie? Każda rodzina ma zmartwienia. To trudne, wyczerpujące dla każdego. Gdyby ludzie wierzyli w Boga, dążyli do prawdy i szli właściwą drogą, Bóg by ich pobłogosławił. A wtedy ludzkość nie byłaby taka zepsuta. Ludzie nie musieliby tak cierpieć. Szkoda, że tak mało ludzi naprawdę wierzy w Boga i tak nieliczni kochają prawdę. Zwłaszcza w Chinach, gdzie rządzi partia komunistyczna, która uciska kościoły i prześladuje wierzących. Na kraj, który opiera się Bogu, nie spływają łaski Boże. Dlatego chińskie społeczeństwo jest najgorsze i najmroczniejsze. A życie Chińczyków najbardziej wyczerpujące. To wszystko prawda. Gdyby Bóg nie podjął dzieła zbawienia, wszyscy żylibyśmy w grzechu. Nikt nie uchroniłby się przed knowaniami szatana. Wszystko, co mówisz, jest prawdą. Ludzie są wobec siebie wyjątkowo zakłamani. Oszukują się wzajemnie i wykorzystują. Niestety smutną prawdą jest to, że otaczają nas fałszywi przyjaciele. Kiedy masz pieniądze i wpływy, każdy cię podziwia i się przymila. Powinie ci się noga, wszystko się kończy. Nikt nie chce cię znać, a tym bardziej pomóc. Kiedy masz jakieś kłopoty, wszyscy się bawią twoim kosztem. Tylko pomyślcie, kiedy miałam pieniądze, krewni i znajomi wciąż mi nadskakiwali. Ale odkąd ciężko zachorowałam, wszyscy mnie unikają. Nikt nie chce pomóc. Najbardziej bolesne jest to, że nawet mój mąż, z którym byłam ponad 10 lat, nie tylko mnie zdradził, ale też skorzystał z okazji, by zgarnąć majątek. Teraz widzę to wyraźnie. Relacje międzyludzkie to wymiana pieniężna, wymiana korzyści. Są pozbawione uczuć. Nie można na nich polegać. A małżeństwo czy miłość to tylko pułapki. To istne piekło. Wspaniale, że możemy dziś tak rozmawiać. Wiara w Boga jest właściwą drogą dla człowieka. Bez Bożej opieki i ochrony życie ludzkie jest cierpieniem. Odejście od Boga to nie sposób na życie. Hojzen, teraz wyraźnie widzisz mrok i zło tego świata. I rozumiesz, że wiara w Boga jest właściwą drogą. I to cudowne. Bóg zbawia tych, którzy prawdziwie i szczerze w Niego wierzą. Tak wiele wycierpiałaś. Możesz stanąć przed Bogiem i przyjąć Jego zbawienie. To cudowne. To ukryte błogosławieństwo. Sposób, w jaki wyjaśniacie wiarę, naprawdę do mnie przemawia. Mhm. Doświadczyłam wiele nieszczęścia i cierpienia. I dopiero teraz zrozumiałam, dlaczego tak się stało.